Marta Manowska zabrała głos i wyznaje: dziękuję, że mnie posadziliście przy tym stoliku. Marta Manowska jest zakochana, prowadząca w końcu zabrała głos i pokazała zaskakujące zdjęcie. Marta Manowska od jakiegoś czasu elektryzuje swoimi wpisami w mediach społecznościowych. Prowadząca program Rolnik Szuka Żony jest znana z tego, że bardzo chroni swoje życie prywatne, ale najwyraźniej nie zamierza dłużej ukrywać, że jest szczęśliwa. Swoją drugą połówkę poznała na weselu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, w końcu zabrała głos. Marta Manowska jest zakochana, zabrała głos. Marta Manowska nie ukrywa, że ma prywatnie doskonałe relacje z Martą Paszkin i Pawłem Bodziannym. Prowadząca program Rolnik Szuka Żony była na ślubie pary, a jakiś czas temu było głośno o wspólnej wyprawie Marty Manowskiej z bratem Pawła Bodziannego, Robertem. Wtedy spekulowano o ich romansie, a teraz okazuje się, że Marta Manowska faktycznie może być zakochana i swoją drugą połówkę znalazła na ślubie Marty i Pawła. Marta Paszkin sama przyznała, że połączyło ich jej wesele. Teraz Marta Manowska pokazała wymowne zdjęcie, na którym pozuje razem ze znajomymi Pawła Bodziannego, a jednego z nich obejmuje w pasie. W ten sposób prowadząca rolnika potwierdziła ostatecznie, kim jest jej wybranek. Na uwagę zasługuje też wpis z podziękowaniami za wyjątkowy rok pięknej przyjaźni. Ostatnio gwiazda TVP skomentowała zdjęcie ze ślubu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, którzy świętowali rocznicę ślubu i przyznała, że ta data również dla niej jest wyjątkowa, bo ona też ją celebruje. Prowadząca program Rolnik Szuka Żony niedawno pokazała też wymowne zdjęcie ciastka w kształcie serca i przyznała, że miłość jest wtedy, kiedy tak bardzo cieszysz się z obecności swojej drugiej połówki. Piękne słowa. Sądzicie, że Marta Manowska ostatecznie zdecyduje się pokazać zdjęcie z partnerem?